Cześć, witam Cię serdecznie. Wczorajszy dzień był bardzo mocnym doświadczeniem. Wczorajsze nagranie było mocnym doświadczeniem, ale też mocne były Wasze reakcje na to, co się pojawiło, na to, o czym mówiłem. Część z Was pisała komentarze pod nagraniem, część z Was przysyłała mi swoje wiadomości prywatnie. Dostałem kilkanaście wiadomości. O różnym zabarwieniu, bardzo różnym. Niektóre osoby były wzruszone, poruszone i bardzo szczerze mi dziękowały, że powiedziałem o tak ważnych sprawach, które okazały się również ważne dla nich, bo są w podobnym okresie życia i podobne rzeczy przeżywają teraz. I to było piękne, to mnie wzruszyło. Ale też dostałem kilka wiadomości, które były przepełnione złością. Artur, co ty kurwa robisz? Dlaczego się tak otwierasz? Dlaczego się tak pokazujesz? Lecz się, chłopie, idź do lekarza, idź do psychiatry, jesteś w głębokiej depresji. Też przyjąłem to z szacunkiem, z wdzięcznością, z miłością. Słuchajcie, to działa w ten sposób, że ja coś mówię, mam jakiś świat, mam jakieś bogactwo swoich odczuć wewnętrznych, próbuję to wyrazić słowami, widzicie to na mojej twarzy, czujecie to w moim głosie i to dotyka was w jakiś sposób, każdego inaczej. Każdy z was ma zupełnie inny bagaż doświadczeń, zupełnie inną podświadomość, zupełnie inną świadomość, zupełnie inny. Inne ciało intelektualne. Więc to, co do Was dociera, jest Waszym własnym doświadczeniem. I tak się dzieje zawsze. Dwie osoby patrzą na piękny, dojrzały kwiat róży. Jedna osoba się zachwyca, docenia to piękno, ma najpiękniejsze uczucia. A druga osoba czuje smutek, pojawiają się łzy na jej oczach, bo. Taki sam, dokładnie, kwiat róży po raz ostatni widziała na trumnie swojej matki. I tak to działa. Głęboko wierzę w to, że my, jako ludzie, posiadamy cztery ciała: jest ciało fizyczne, te, które widać, jest ciało intelektualne, te, które rozbudowujemy, czytając, studiując, ucząc się. Jest ciało emocjonalne. Anteną tego ciała emocjonalnego jest całe ciało fizyczne. Emocje czujemy różnymi częściami ciała czasami w sercu, czasami w żołądku, czasami drżą nam palce, ręce, mózg reaguje, jakieś substancje się tam pojawiają. Jest jeszcze ciało duchowe. Każde kolejne z tych ciał jest coraz potężniejsze, coraz ważniejsze. Ciało fizyczne jest bardzo ważne. Ono jest nośnikiem wszystkich innych ciał. Poprzez to ciało fizyczne mogą się pojawiać te trzy kolejne ciała. Jest ciało intelektualne. Warto, ono ogarnia wszystko intelektem. To jest też potrzebne, żeby była spójność w nas samych, żebyśmy potrafili też wytłumaczyć, stworzyć jakiś własny wewnętrzny system wartości. System wiary nasz własny system wiary. Jest ciało emocjonalne, jeszcze potężniejsze. To jest, masz barometr, który mówi nam, czy idziemy w dobrą stronę, czy jesteśmy całkowicie oddaleni od siebie. Żyjemy tutaj, ale tak naprawdę umarliśmy, już chociaż nas, nasz pogrzeb nastąpi za 60 lat. Wykonujemy codziennie te same czynności. Idziemy do fabryki, idziemy do biura, wykonujemy Polecenia czyjeś, bez wnikania w to, czy są sensowne, czy niesensowne, bo trzeba je wykonać, bo dostajemy wynagrodzenie. Żołnierz jest żołnierzem, wykonuje rozkazy i nie wnika w to, bo dostanie żołd, a za 15 lat pójdzie na emeryturę i zapomni o tym wszystkim, będzie się terapeutyzował. Taki jest efekt zaniedbania ciała emocjonalnego. Nasza kultura. Zależy jej na tym od pięciu tysięcy lat. Kultura patriarchalna, silnych mężczyzn, dominatorów, zmusza nas, byśmy represjowali swoje własne ciało emocjonalne, bo człowiek, który ma kontakt ze swoimi emocjami, nie jest w stanie pracować w fabryce, nie jest w stanie wykonywać bezmyślnych czynności, które nie sprawiają mu radości, które nie są, nie wynikają z miłości, z życzliwości. Która jest w jego sercu, która jest naturalnym stanem jego istoty, jego istnienia, jego duszy. Więc, kochani, ja się bardzo cieszę, że, że zacząłem o tym mówić, że dzięki Wam też mam feedback, mam informację zwrotną i że mogę te tematy dalej rozwijać. Widzę, Jakie poruszenie następuje, i uważam, że to jest dobre poruszenie. Rozważę wszystkie Wasze propozycje, przyjmę je z chłodną głową. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj i do zobaczenia jutro.